Dzisiejszy odcinek filmów w całości będzie poświęcony komiksowi Twardziel. Obawiam się, że ten odcinek będzie powodował i pogłębiał rozdźwięk wśród środowisku komiksiarzy, czy po prostu miłośników tego medium. Gdyż podział pomiędzy komiksem europejskim a superbohaterskim, który no, zwykle odnosi się częściej do komiksu właśnie superbohaterskiego amerykańskiego, czyli Ameryka versus Europa, tutaj ja będę pogłębiał i ugruntowywał ten podział, choć oczywiście przecież po tak zwany komiks superbohaterski sięgają też twórcy europejscy, jak chociażby Nicolas de Cressy i jego Superpan Owoc. Szanowni Państwo, z tego powodu, żeby troszkę wyluzować atmosferę, nagrywam ten podcast z gołą dupą, czyli założyłem na siebie rano tylko koszulkę i chodzę bez gaci. Dlatego jeżeli nawet nie zgadzać będziecie się z moimi opiniami, to serdecznie Was zapraszam do 71. odcinka z cyklu Filmy Zimowe. Pozwólcie mi tylko, że zaleję zieloną herbatę. Zielona herbata Bancha. Południe Polski już pod śniegiem. Niebezpiecznie na drogach i szlakach. W nocy w górach może spaść nawet 30 cm śniegu. W centrum Zakopanego już jest prawie pół metra. Zasypana także Lubelszczyzna i na drogach bardzo trudne, a będzie gorzej. Zapowiadane są opady śniegu, więc kierowcy noga z gazu, a piesi chodzimy wolni i obserwujemy, co dzieje się na naszych drogach. Front atmosferyczny spowoduje, że w weekend w całej Polsce zrobi się biało. Na wschodzie oprócz opadów śniegu silniej powieje wiatr. Możliwe są zawieje i zamiecie. Ja ostatnio nagrałem recenzję komiksu Blankets Craiga Thompsona, który mnie oczarował totalnie i przecież to był komiks amerykański, Amerykanina. Blankets dałem 10 na 10. To moje ukochane zimowe arcydzieło. Zaraz, tak, wydawało mi się nawet, że Craig Thompson to musi być Brytyjczyk, ale ja to sprawdziłem, to jest facet z Ameryki. A dzisiaj kanadyjski komiks Jeffa Lemire'a, który, słuchajcie, robił komiksy dla DC, dla Marvela, dla Vertigo. Jest to komiksiarz pełną gębą. W Polsce wydano jego Opowieści z hrabstwa Essex. To trzytomowa trylogia, która zbliża się do tego komiksu europejskiego i sam Twardziel, czyli w oryginale Roughneck, jest wydany przez tego twórcę w wydawnictwie oryginalnie innym, SS jakimś, skrót od nazwisk, który to chciał komiks, aby był traktowany nie jako komik, tylko jako novel, czyli właśnie poważna książka z poważną fabułą. I opowieść Twardziel, którą streściłem już dla patronów w audycji Skóry w formie krótkiego wideo shorta, pokazując najlepsze kadry, te, które najbardziej mi się podobały. Dlatego dziękuję patronom za wsparcie, że wspierają półnagiego podcastera, nawet szacuneczek dla Was, dziękuję. To dostają właśnie bonusy w postaci filmów, przedpremier, etc., etc. Ale właśnie ta fabuła jest prosta, gdyż tytułowy Twardziel to były hokeista cierpiący chyba na depresję, która jest wzmagana przez jego alkoholizm, w który próbuje uciec. I jest taki korek, przez który on daje upust swoim emocjom i po prostu bije ludzi, kiedy nadarzy się okazja. Poznajemy go w typowej knajpce, w zakurzonym śniegiem, zasypanym śniegiem, jakimś kanadyjskim prowincjonalnym miasteczku, gdzie charakterystyczny pojemnik na wodę, taka wieża ciśnień z wodą, robi nam klimat rodem z Fargo. I właśnie
Facet wdaje się łatwo w bójki, ma zatargi z miejscową policją, ale przecież to jest małe miasteczko, tutaj każdy się zna, a każdy przecież zna tytułowego twardziela, hokejowego mistrza, który jest już na emeryturze, który również na lodzie, na hokeju był niebezpieczny, bił ludzi, wyżywał się, dostawał czerwone kartki. I to się odbija echem. To się odbija echem w konwencji komiksu, która jest czarno-biała z dodatkiem niebieskiej akwarelowej farbki, która nam ewokuje klimat zimy. Natomiast przeszłość, która tutaj jest może w 5% nam pokazywana, jest w kolorze malowana. Czyli nawet jeżeli on był w przeszłości agresywny i wylatywał z gry, to jest w kolorze. I to będzie miało znaczenie na końcu. Ponieważ w ten zimowy, biały świat, niebieskawy świat, tak jak ta czcionka Jeffa Lemira na okładce, wchodzi powoli kolor, ale też wchodzi kolejna tragedia, czy może dramat. Tragedia była w przeszłości. Dowiadujemy się, że zmarli mu rodzice, był wypadek i to też miało wpływ na niego i na jego siostrę, która przychodzi, przybywa znikąd do tego miasteczka. Wydaje się, że jest to dziewczyna, która szuka po prostu tylko pieniędzy na bilet, aby wyjechać stąd. Okłamuje kelnerkę, a pieniądze, które bierze, wydaje na narkotyki. Totalnie jest uzależniona. Kiedy brat, tytułowy twardziel, poznaje tę siostrę i widzi, w jakim jest stanie, to oczywiście dowiadujemy się, że ona przybyła z Nowego Jorku, bodajże z jakiegoś wielkiego miasta, i no, w ciąży jest ścigana, powiedzmy w cudzysłowie, że jest ścigana, czyli że będzie poszukiwał jej ten były. Nie wiemy, czy ona chce zachować tę ciążę, czy ona została zgwałcona, czy ten związek ma jakiś sens, czy to był toksyczny, nie wiemy. Na razie będziemy się domyślać. I teraz mamy takie starcie dramatów, które będzie nam prowokować pozytywny ferment, nazwijmy to. Może nie artystyczny, ale ferment, ale właśnie zmuszać będzie twardziela do działania. I twardziel będzie miękł, gdyż kocha siostrę i będzie chciał się nią zaopiekować. Więc za pomocą miejscowego policjanta wywożą ją na, nazwijmy to, przymusowy odwyk do chaty w lesie nad jeziorem. Możecie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało, jak to będzie dramatyczne, niczym z książki Philipa K. Dicka Przez ciemne zwierciadło, gdzie z dokładnością szczegółową jest opisane głód narkotykowy i drgawki, jakie mają ludzie po odstawieniu. To tutaj będziemy obserwować nie tylko jako część tego przebywania w domku, ale jako coś, co będzie triggerowało naszego twardziela do bójki z tym byłym chłopakiem, który też za nią przybywa do miasta. Twardziel nigdy nie odpuszcza. Twardziel jest twardzielem. Twardziel wali po mordzie, aż leje się krew, którą nasz kanadyjski komiksiarz podkreśla czerwonym kolorem. Patrząc na ten zabieg narracyjny, zadajemy sobie pytanie, czy to jest ta pozytywna przeszłość, która wchodzi i ożywia świat twardziela? Czy to jest coś, czym on się rajcuje? No i tak, i nie. Mamy ten rozdźwięk, bo dla widza, dla czytelnika jest to dramat, a dla niego jest to swoiste uwolnienie. Tak żyje twardziel. Ale również zadajemy sobie pytanie w kontekście kolorów użytych w komiksie, że kiedyś było lepiej, kiedyś przeszłość była kolorowa. Nawet jak ten wypadek był pokazany, to przecież oni jechali samochodem w kolorze. Jednak mamy świetną scenę połączenia czarno-bieli z kolorem i tego rozdźwięku, pokazania, oderwania się tych światów i taka utrata dzieciństwa, utrata koloru. No i teraz zastanawiamy się, czy ten kolor, czy ten optymizm wróci.
wróci wam, jak tylko patroni dostaną zdjęcie, jak z kulisów, z backstage'u nagrywania tego podcastu. No, tylko na zamkniętej grupce. Tak więc, ten komiks, jak na początku o tym powiedziałem, typowo amerykańska produkcja, musi mieć jakiś happy end. Ale czy to będzie happy end pełną gębą? O, tutaj delikatnie będę spoilerował, ale warto, warto, bo nic nie stracicie, słuchając tego do końca. W ogóle to w Polsce było wydane przez, co ja tutaj mam, mam teraz to w rękach, muchacomics.com, 120 zł, cena okładkowa. Jest to w Polsce napisane w 2020, chociaż już plany miał w 2016 i już to pewnie tworzył, jak podaje Wikipedia. Tak, Muchacomics. 2020 rok w Polsce to było wydane, więc nie wiem, czy to jeszcze znajdziecie. Sprawdzałem na Gildii, tego już nie było. Ale pewnie gdzieś to znajdziecie na Allegro. No bo jest to 100% komiks zimowy minus 5% reminiscencji w kolorze, które są no tam latem, etc. Twardziel nie wytrzymuje widoku swojej umęczonej narkotykowym omamem siostry. Jedzie do miasta, gdyż chodzą pogłoski, że wrócił właśnie ten były, którego podejrzewa o to, że nie wyciągnął jej z narkotyków, a może ją wprowadził w narkotyki. Choć oczywiście ta siostra też ma inne powody, oskarża, że po śmierci rodziców on zostawił ją, ona była sama, jakby to brat, siostra, to ten związek, ta relacja nie działała tak, jak ona by sobie wyobrażała. Widzimy już, że Twardziel bierze skuter zimowy z tego jeziora, spod domku odjeżdża, jest jakby pełen furii, jedzie spotkać tego gościa, który jest w takiej kraciastej koszuli niczym drwal. Widzimy, że on szuka, tak jak taki pająk wchodzi do tego miasta i szuka, nie wiemy, czy to jest dobry mąż przyszłej tej siostry, czy zły. Zagadka. Zastanawiamy się, co się wydarzy. W końcu, niczym w westernie trochę, dochodzi do starcia Twardziela z tym, który spowodował ciążę. I co teraz? Wiemy, że będzie jakiś wielki pojedynek. Napięcie rośnie. I w tym momencie Twardziel stoi nieruchomo. Pierwszy raz, kiedy ma możliwość, wręcz, no, prawie by zamordował tego faceta, myślimy, to on stoi totalnie nieruchomo i daje się walić i glanować i bić temu gościowi, który w trakcie tej agresji wręcz zaczyna wpadać w jeszcze większą frustrację, mówiąc, krzycząc, dlaczego nie bronisz się, dlaczego nie walczysz. Zastanawiamy się, co się dzieje, czy Twardziel jest poddany, poddaje się. Czy Twardziel się poddaje? Czy ma jakiś większy plan? Czy może stracił chęć do życia, myślimy? A może zaszła w nim jakaś przemiana? Czy to wynik sprytu? Słyszymy i widzimy, że jedzie policja. I Twardziel jest na wygranej pozycji. Twardziel jest glanowany, więc policja musi złapać złodzieja, znaczy złapać oprawcę, złapać tego chłopaka siostry. Twardziel wyjdzie z tego, bo jest pobity, jest pokiereszowany. Ale teraz Twardziel nie pójdzie siedzieć, bo już siedział za to, że nie potrafił powstrzymać swojego napięcia, swojej agresji. Teraz powstrzymał. Siostra go do tego skłoniła. Świetna, poruszająca, wzruszająca scena. No, nie zdziwiłbym się, gdyby paru pocisło łzy, czytając do końca tego Twardziela. I ten happy end, gdzie kolor podczas spaceru z psem delikatnie wchodzi, też jest symboliczny, bo ten pies, który prześladuje Twardziela, który gdzieś chodzi, taki pies dziki trochę, nie wiemy, co to za pies, to jest to pies, który symbolizuje drugą drużynę, przeciwną drużynę, która na swoim logo na piersi miała takiego wściekłego psa. Okazuje się, że Twardziel ujarzmił tego przeciwnika, swojego najgorszego, najtrudniejszego przeciwnika, i idą razem do lasu
w stronę koloru. Piękne, piękny, piękny komiks. Polecam. Ale jednak zastanawiacie się, dlaczego ja to nagrywam półnago. Otóż moja ocena to 7 na 10. I teraz troszkę skrytykuję na koniec, ale kiedy wyłączycie podcast, to nie zapominajcie o tej mojej narracji, kiedy też potrafiłem się tym komiksem zachwycić. Otóż wydaje mi się, że na tym komiksie dobrze widać, ja nie robiłem żadnego researchu w kontekście Jeffa Lemira. Wziąłem to z całym dobrodziejstwem inwentarza, gdyż bibliotekarz, który jest fanem komiksu, polecił mi go jako jeden z najlepszych komiksów, który przeczytał. Więc mówię, dobrze, patrzę, jest zima, biorę w ciemno. By the way, chciałem zrobić, może mi się uda zrobić wywiad z tym bibliotekarzem, fanatykiem komiksu. Bardzo byłoby fajnie. Nie wiem, czy to wyjdzie, ale jestem zajawiony, więc mówię wam. I nie researchując, że ten twórca robił wiele franczyzn komiksowych, DC, Marvel, etc., to ja już czytając to, czułem, że to jest taki typowy komiks superbohaterski. I miałem pewien taki rozdźwięk pomiędzy tym, czym ten komiks mógłby być, a czym ten komiks jest. Że tutaj po prostu jest trochę takiego lania wody, za dużo dla mnie. Czy tutaj nie jest, zastanawiałem się, za dużo takiej rozbuchanej kreski, która nie wnosi nic do opowieści, a bardziej właśnie sprawdziłaby się jako podkreślenie dynamizmu w jakichś superbohaterskich komiksach? Jedno wrażenie charakterystyczne dla mnie, trochę dla amerykańskiego komiksu, to to, że oglądając Twardziela miałem wrażenie oglądania takiego swoistego storyboardu. Storyboardu, który służy jako materiał bazowy do zrobienia ruchomego filmu. Czyli widzimy, w którą stronę idzie ruch, gdzie ktoś, jakiś postać ma się ruszać. Czyli bardziej nastawienie tutaj dla mnie było pod film, pod przyszły film, albo gramatyka tego komiksu jest taka filmowa bardziej niż komiksowa. Czyli komiks, ten europejski, mam wrażenie, posługuje się jakimiś elipsami, jakimiś bardziej metaforycznymi potraktowaniami różnych kadrów. Przejścia czasami są bardziej dynamiczne, bardziej grające na wyobraźnię, na dopowiadanie. A tutaj mamy jakby wyłożony ten film, czyli to, co widać. A w tych komiksach, powiedzmy, bardziej autorskich, często jest bardziej to, co jest pomiędzy, to jak to na siebie wpływa. Choć oczywiście i tutaj to wpływanie kadrów na siebie zawsze występuje. No dużo by o tym gadać, więc rozbijemy to na osobny tekst. Myślę, że najlepiej to w ogóle w jakimś duecie, w jakimś dialogu by się o tym rozmawiało, bo można by o tym serię nawet podcastów zrobić. Więc to wszystko tutaj czuć. I dla mnie to wychodzi, że to jest trochę tak jak twórca hollywoodzki, powiedzmy jakiś reżyser filmowy, nagle chce zrobić jakieś takie typowo europejskie kino. No, czasami to wyjdzie, według mnie Craigowi Thompsonowi to się udało. Twardzielowi to jest taki komiks w pół drogi. Twardziel w pół drogi. Na pewno polecam, ale przez ten pewien mój taki niedosyt, czy może taki zgrzyt, ja daję ocenę 7 na 10. Historia prosta, opowiedziana wartko, którą czyta się za jednym podejściem, kiedy za oknem pada śnieg, dlatego jak najbardziej polecam, no ale jednak jest pewne ale. I tutaj zastanawiam się sam, dlaczego ja zrobiłem tak, że ten komiks jest 71. odcinkiem filmów zimowych, który już dobiega końca, a Blanket zdałem jako osobny stand-alone, chociaż w tagach na konglomeracie podcastowym jest to oznaczone jako filmy zimowe. Dlatego teraz, jeżeli ominęliście jakimś cudem moją zimową doskonałość, jak chyba nazwałem ten podcast o Blanket z Craiga Thompsona, to polecam, gdyż właśnie
Jest to coś, co mnie totalnie zauroczyło. I tutaj już kończąc epilog, to ja chciałem zacząć od opowieści z hrabstwa Essex, który jest to wydany przez Timof, wszystkie trzy tomy, właśnie tego samego autora, Jeffa Lemira, czarno-biała rzecz i też wziąłem to ze względu na zimę, gdyż jest cały rozdział o zimie w opowieściach z Kanady, z hrabstwa Essex, właśnie taka historia. Myślę, że jeszcze wrócę do tego komiksu, jak go skończę. Teraz zabieram się powoli za opowieści, a Wam dziękuję za uwagę i proszę, abyście nie rzucali pomidorami, szczególnie w moją dolną część ciała, która obecnie jest odkryta. Czy wolicie komiksy superbohaterskie, czy może wolicie europejskie dyrdymały? Wybór należy do Was. Ja jednak stoję po stronie tego autorskiego komiksu europejskiego. Komiks amerykański, przepraszam, no super bohaterski, raczej mnie nie kręci, ale ten twardziel może będzie takim kompromisem, który jakoś Was zmusi do sięgnięcia, czy to po ten, czy po tamten świat, coś w pół drogi. Więc 7 na 10 w mojej skali, jeżeli słuchacie pierwszy raz mojego podcastu, to weźcie pod uwagę, że 7 na 10 jest to naprawdę w mojej skali wysoka nota. Tyle na dzisiaj ode mnie. Zapraszam również na Żarłok TV, gdzie ostatnio pojawiła się mocna, długa seria z kooperacją z Edo Sushi Fusion, czyli jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym sushi barze w Krakowie, który serwuje potrawy kuchni japońskiej, ale też tajskiej, jakby fusion, czyli miesza, miksuje, duże doświadczenie, dużo ciekawostek. Ostatnio pad thai, który jest robiony na Waszych oczach, a potem jest degustowany przez Żarłoka. To jest dobre jedzonko po powrocie z nart. Taki pad thai, tłuściutki, treściwy. A przecież nie ma to jak narty i potem pojechać do karczmy, zjeść coś dobrego. Mi dzisiaj została herbata i ostatnie słowo. Do usłyszenia. Kilka chwil po nagraniu złapały mnie wątpliwości, że na początku stworzyłem taką opozycję komiks amerykański versus europejski. Tak sobie myślę, że chyba za bardzo nie zdefiniowałem charakterystycznych cech jednego i drugiego, myśląc sobie o pewnych twórcach i może o to, o co komu chodzi. Wiem, że to będzie ciężkie i tak im więcej o tym myślę, tym trudniej powiedzieć coś na szybko, dlatego zaznaczam tylko temat i jakby obiecuję sobie, że jeszcze do tego wrócę, być może w osobnym odcinku, gdzie właśnie powiem o tych opozycjach. Myślę, że będzie to przy okazji analizy i recenzji dwóch komiksów Scotta McClouda, czyli Jak narysować komiks i Język komiksu. To są dwa takie podręczniki, które mnie zachwyciły i które polecam każdemu. Jeden podcast jest już nagrany, a przede mną jeszcze druga lektura Jak narysować komiks, czyli komiksowa klasyka. Wtedy troszkę o tym powiem i wrócimy do tematu, dlatego teraz jakby tak głaskam Was delikatnie po główce, żebyśmy tutaj nie robili dram Ameryka versus Europa, komiks taki, śmaki i owaki. Najważniejsze, że lubimy dobrą kulturę.